No, jak zwykle, wszyscy zajęci w tym domu. I co? Z kim mam przeprowadzać eksperyment do szkoły? Może lepiej sprawdźmy, co robi Ken, tylko gdzie on jest? O, w łazience. Co on robi z tą pralką? A Barbie? Gdzie jest Barbie? Ojejku, ale wy jesteście wielcy. Dobra, tam jest. No, nie wierzę. Ta pralka znowu się zepsuła. Och, ale jestem piękny. Dobra, nie teraz, Barbie. No nie, no ale jak się tak przyjrzeć, to naprawdę. Piękna fryzura, muskulatura. Aha, jest fajnie. O, Barbie, jesteś wreszcie. No, jestem, jestem. I nadal nie wiem, o co chodzi. Co się znowu tutaj wydarzyło? Dobrze, że to powiedziałaś. Znowu. Pralka chyba nam się znowu zepsuła. A przecież dopiero była w naprawie. Nic z tego nie rozumiem. Zobacz, no zepsuta, nie działa. Naciskam. No i co? I nic się nie dzieje. Nawet nic się nie wyświetla innego, prócz godziny. A tak naprawdę nic się nie wyświetla, bo to tylko naklejka. Ach, od producenta. No to co? Znowu dzwonimy po mechanika? Jak chcesz, to dzwoń. Ale nie wiem, czy on ci w czymś pomoże. Okej, no dobra, w takim razie dzwonię. Tylko czemu mówisz, że w niczym mi nie pomoże? Przecież ty się na tym nie znasz. Inaczej byś mogła to naprawić. Ken, przecież nasza pralka pewnie działa. A jak pan ją naprawiał, to przecież musiał odłączyć od prądu. Czyli wystarczy włączyć wtyczkę. No, i zrobione. Może faktycznie nie znam się na tego typu sprzęcie i nie wiedziałabym, jak go naprawić. Ale jeszcze wtyczkę włączyć potrafię. Sam zobacz, pięknie działa. Lepiej daj mi coś do prania. Chelsea! Uff, całe szczęście, że miał zajęte. Nie dodzwoniłem się. Chyba już za bardzo się zirytowałem tą pralką, żeby pomyśleć o tym, że ona w ogóle nie jest podłączona. Na szczęście jest Barbie. Och, całe szczęście. Chelsea, przynieś mi proszę rzeczy do prania. Pralka jest w 100% sprawna. Dlatego możemy dzisiaj coś wyprać. Jest piękna pogoda. No dalej, hop, hop, hop. Wstajemy, idziemy po ciuszki. Okej. Ale musisz mi za to wymyśleć jakąś fajną zabawę, bo strasznie się nudzę. Wszyscy są zajęci. Nawet Skipper chodzi w domu i wszystkich szpieguje. Szpieguje? Przecież tak nie wolno. Chelsea, naprawdę? Czy teraz tylko tak mówisz, żeby powiedzieć coś na złość? Nie no serio, chodzi z lornetką po domu i wszędzie wszystko obserwuje. O, sama zobacz, właśnie idzie. O, cześć Barbie, pralka już chyba sprawna. Muszę wziąć ciuszki do prania. Wszystkie mi się ostatnio ubrudziły. Skipper, chodź tutaj natychmiast, wracaj. Okej, już idę. O co chodzi? Czy ty wszystkich tym swoim sprzętem chcesz śledzić? Przecież tak nie wolno robić. Nie tego was uczyłam. No przecież nie wolno śledzić innych osób. Skipper, skąd ty w ogóle masz taki sprzęt? Oho, czuję, że Chelsea maczała w tym palce. O, jaką historię tym razem ci sprzedała? Owszem, mam obserwować, ale do eksperymentu w szkole. I to ptaki. A po domu chwilę chodziłam, no chciałam zobaczyć, jak to działa. Ale nie śledzę nikogo. Skipper ma wyjątkowo bujną wyobraźnię. No, niech ci będzie. Wierzę ci. Tylko... No, właśnie. Przynieś mi ciuszki do prania. Ja nie będę trzy razy prała. Dobra, ja już niosę. Dobra, zostawię to na środku i zobaczę, czy nie mam czegoś więcej. Dobra, ja swoje też już przyniosłam. No i proszę, więcej ubrań. Ciekawe, czy wszystko się zmieści. Dobra, ja w sumie pranie ostatnio robiłem. Ale kurtka mi się jeszcze przyda do prania. Proszę, Barbie. To już chyba wszystko. No, pięknie. Sama się prosiłam, a teraz mam tyle ciuchów, że nie wiem, jak ja to zmieszczę. Och, muszę wszystko upchnąć w tą pralkę. Jedyne wyjście. Okej, zamknęłam, ale to było ciężkie. Jeszcze tylko nastawię program. Okej, no to ruszamy. Co? Co ja tam widzę? O nie, najgorzej. A nie mogę już teraz wyłączyć pralki, bo mi się cała zepsuje. No świetnie. Tylko kto tam włożył mleko? Przecież... O nie, tylko żeby się chociaż nie wylało. Nawet niech się wypierze. Ale niech ciuszki będą czyste.
A jak się pralka zepsuje? O nie! Kto wpadł na taki pomysł? Halo! Wszyscy z biurka w salonie! Czekam na Was! Nie ma, że nie! Barbie, lecę! Co się stało? Już idę! Biegnę! Byłam w ogrodzie, ale już dotarłam! Jestem! Czy Wy wiecie, co ja znalazłam w pralce, jak już zaczęłam prać? Albo jeszcze lepsze pytanie, kto się przyzna do tego, że wrzucił tą rzecz do środka? I która może, niestety, zniszczyć nam i ubrania, ale co gorsze, pralkę. Co? Ubrania? Moja najlepsza sukienka ma się zepsuć? Przez kogo? Kto się do tego przyzna? O nie, a ja dałam moją ulubioną spódniczkę. Przecież miałam ją ubrać jutro. O nie, mój zielony płaszcz ma zostać zniszczony. Kto to zrobił? Przyznać się szybko. To jest bardzo dziwna sytuacja. Przecież każde z Was dało jakąś swoją ulubioną rzecz do prania. No to przecież sami byście nie chcieli zniszczyć swoich ubrań. Nic z tego nie rozumiem. A może to syrenka zrobiła? Ona podobno się chowa w różnych miejscach, tam gdzie jest woda. A przecież wiadomo, że w pralce też jest. Może zrobiła jakiegoś psikusa? Aha, ewidentnie Chelsea ma fazę na syrenki. Nie, wątpię. Naprawdę wątpię, żeby to była syrenka. A w sumie co tam zostało wrzucone? Co ma zniszczyć pralkę? No wyobraźcie sobie, że ktoś śmiał wrzucić mleko. Rozumiecie to? Karton mleka do prania. Czy to jest normalne? Ja bym na coś takiego nawet nie wpadła. Barbie, ale... Ale to ja! Co? Jak to ty? No... Jak to? Nic z tego nie rozumiem. Ja też. Mów szybko. Przecież mówiłaś, że nic nie zrobiłaś. Zresztą dałaś swoją ulubioną sukienkę. Specjalnie, żeby ją zniszczyć? O jacie, ale nieporozumienie. Słuchajcie, to wcale nie jest mleko. To znaczy, wygląda jak mleko, ale to jest pluszak. Chciałam po prostu go wyprać, bo chciałam go oddać dla potrzebnych małych dzieci. Miałam po prostu w szkole zadanie zrobić dobry uczynek. Każdy z nas. No to wymyśliłam, że oddam niepotrzebną pluszową zabawkę. I to naprawdę jest tylko pluszowa zabawka? Faktycznie, miałaś kiedyś taką, aż mi się przypomniało. Oj. Bo się sturlam ze śmiechu. Jeja, a ja już myślałam, że naprawdę stracę moją ulubioną sukienkę. No dobra. W takim razie to był ewidentnie fałszywy alarm. Możecie się rozejść. Jeja, nie myślałam, że tak szybko. A ty, Chelsea, co? Nie masz co robić? Właśnie. Kompletnie nie mam co robić. Tylko nie chcę sprzątać. Sprzątałam wczoraj. A wiesz co? Kupiłam ci taki fajny zestaw. Skoro lubisz syrenki, to powinien ci się spodobać. A zanim się zrobi pranie, to będziesz mogła się trochę tym pobawić. A potem mi pomożesz. Co ty na to? Mówiłam ci już, że masz najlepsze pomysły. Och, Barbie, pokaż mi, co tam masz. Przede wszystkim słodką ośmiornicę fioletową, której będziemy dorabiać nóżki. Zobacz, ile może ich być. Dookoła tyle ma ośmiornica. Nożyk w kształcie rybki na pewno się przyda. Uśmiechnięta pomarańczowa rybka. Zobaczcie, jakie ona ma słodkie wypustki. Będzie mogła nam robić fajne, ślady. A poznajecie, kto to jest? No, kto zgadnie? To wieloryb, macie rację. A w środku co ma? Będzie miał prawdziwe rybki. Jak się cieszy już. Mamy również trzy kolory Play-Doh, czyli niebieski, pomarańczowy, no i fioletowy. Który wybierzemy pierwszy? No i prawie bym zapomniała. Też w kształcie takiej słodkiej rybki. Zobaczcie, ma płetwy. Z jednej strony mamy raka. Też możemy go zrobić. A z drugiej strony mała niespodzianka. Rozgwiazda. Czyli coś, co żyje w morzu. Wydaje mi się, że zaczniemy od... Dokładnie. Kto to jest, pamiętacie? Ośmiornica. Od ośmiornicy. Słuchajcie, mamy tutaj takie specjalne urządzenie, przez które będziemy musieli włożyć nasze nóżki. Specjalnie wybrałam inny kolor, żeby fajnie wyglądało. Co Wy na to?
Musimy upchnąć do środka trochę plasteliny Play-Doh. No i co zrobimy? Teraz zobaczcie, jaka magia się będzie działa. Musimy bardzo mocno naciskać. I tworzą nam się nóżki. Ale słodkie. Ile ich jest? Czy ktoś policzył? No to co? Będziemy liczyć. Jedna nóżka, druga nóżka. Ale co mamy dalej? Dwie już mamy. Trzecia, czwarta. Jeszcze więcej nóżek? Piąta, szósta. To jeszcze nie koniec. Poczekajcie. Siódma oraz ostatnia, ósma. Ale nasza rybka już się cieszy. No tak, no przecież, że nie rybka. Dobrze, że zauważyliście. To jest ośmiornica. Spróbujemy wydłużyć jej nogi. Zobaczcie. Spróbujemy. One robią się coraz to dłuższe. Jejka, aż niewiarygodne, że ośmiornica może mieć takie długie nogi. Zobaczcie, ale dużo! Jakie słodkie, pomarańczowe! Pięknie, zobaczcie, jak się uśmiecha. Ale zobaczcie też, z tyłu czeka na nas wieloryb. No, to co? Teraz zaczynamy robić rybki. Ośmiornica spodobała się naszej Chelsea. Teraz sobie chwilę odpocznie, a tymczasem my zajmiemy się naszym wielorybem. Przygotowałam już Play-Doh niebieską, bo rybki będą dzisiaj wyjątkowo niebieskie. Zobaczcie, już tutaj mam przygotowany kawałek niebieskiej ciastoliny. Otwieramy buzię naszego głodnego wielorybka. No i musimy delikatnie podłożyć naszą ciastolinę. Trochę chyba wzięłam za dużo. Zobaczcie, jak on śmiesznie wygląda. Ale spróbujemy. No i co? Zamykamy buźkę i spróbujemy odcisnąć nasze słodkie. Oj, zobaczcie, co robi. Nadmiar wyjmuje. To może ja mu trochę pomogę. No to co? Sprawdzamy, co u wielorybka? Sam się cieszy. No to zobaczymy. Otwieramy buzię. I co? Mamy rybki. Aż trzy. Słuchajcie, musimy je delikatnie wyjąć. Zobaczcie. Ale nam wieloryb zrobił niespodziankę. Z jednej i z drugiej strony. Dwie rybki ocalały, ale jedną dałam wielorybowi zjeść. No już był bardzo, ale to bardzo głodny. Także co? Po jednej rybce dla Barbie? O nie, wielorybku teraz nie jemy. Dla Barbie i dla Chelsea. Zobaczcie. I Chelsea już trzyma swoją rybkę, no i Barbie też ją ma. Zaraz będą jeść. Ciekawe, czy Wy już jedliście dzisiaj? Chelsea powiedziała mi w tajemnicy, że bardzo by chciała mieć tego raka. Także spróbujemy. Wymyśliłam, że będzie on fioletowy, także już mam przygotowane trochę ciastoliny. No i co? No i będziemy próbować. Musimy delikatnie wcisnąć ciastolinę. Chwilkę poczekać. Jeszcze chwileczkę. Ciekawi? Wyjdzie czy nie wyjdzie? Na pewno wyjdzie z Wami. Oczywiście. No to co? Sprawdzamy. Chelsea wpatrzona. Także próbujemy. Co nam z tego wyjdzie? Wyjdzie czy... O, jak spadło. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyszło. Ale się Chelsea cieszy. Zobaczcie, tak wygląda już gotowy rak, specjalnie dla naszej Chelsea. Bardzo jej się spodobał, widzę to w jej oczach. Oczywiście, że tak, mam rybkę, mam raka, no i mam oczywiście ośmiornicę, ale fajny zestaw. Ale teraz już muszę chyba pomóc Barbie. No, może Wy mi też pomożecie. Świetnie, bardzo się cieszymy. Prócz nas cieszy się również ośmiornica. Ja bym jeszcze zrobiła jej dłuższe nogi. Co Wy na to? Tak! Długie nogi dla ośmiornicy, długie nogi dla ośmiornicy. No to uwaga, ostatnia próba. Wyjdą nam czy nie wyjdą? Wyjdą, wychodzą. Zobaczcie, ale długie. Nawet sama ośmiornica nie dowierza. Ale długie nogi! Kto by pomyślał, że ośmiornica nie dość, że ma ich 8, to jeszcze takie długie. One sięgają prawie do Was. A co tu za zabawy?
Ja zdążyłem w tym czasie już wypakować całą pralkę. Wszystko się suszy i jest w porządku. I faktycznie, to mleko było zabawką. Och, Ken, jak miło, że mnie wyręczyłeś w tej pracy. Super, w takim razie mamy jeszcze chwilę na zabawę. Zacnie. No dobra, to ja bym chciał... O, jaka słodka rybka. A jaka uśmiechnięta. Jajku, jeszcze w moim ulubionym kolorze. Tylko co się z nią robi? Bardzo fajną rzecz. Weź trochę ciastoliny i sam zobacz. Przeturlaj naszą rybkę po ciastolinie. No dobra, ciastolinę mamy. Teraz tylko musimy rybkę po nią przeturlać albo wtulić w nią. To co? Będziemy tulić. Co wy na to? Wytulamy. Tylko najpierw musimy zrobić większą powierzchnię. O, właśnie tak. Ciekawa jestem, kto z was już tego próbował, a kto ma zamiar? To w takim razie co? Kładziemy naszą słodką rybkę i musimy ją przeturlać dookoła. Co tam się robi? O jacie, to prawdziwe. Zobaczcie, prawie jak rafa koralowa. Jakby tak była cieńsza i tak powiewała, super. Zdecydowanie rybka spisała się znakomicie. Zobaczcie, jak lubi się turlać. Turululu, nie ma rybki. O, dobra, już jest z powrotem. Och, rybko, nie możesz ustać w miejscu. Ona lubi się bawić, a wy? No dobrze, skoro pranie już zrobione, no to mamy wolne. W takim razie idziemy odpocząć. Może na spacer, albo do kina. Jeszcze sama nie wiem. No to w takim razie my się z wami już żegnamy. Ale na koniec oczywiście pamiętamy o was i o waszym ulubionym pytaniu i... zadaniu. Słuchajcie uważnie. Dzisiaj będzie bardzo trudne pytanie i tylko te osoby, które naprawdę bardzo uważnie oglądały, będą w stanie na nie odpowiedzieć. A pytanie brzmi, co włożyła do pralki skiper? Czy pamiętacie, co to było? To jest bardzo ważna rzecz. Myślałam, że jest zupełnie inna, a okazała się bezpieczna dla naszych ubrań. Faktycznie, bardzo ciężkie pytanie. To w takim razie ja zadam bardzo proste zadanie. Kto kiedykolwiek widział jakąkolwiek rybkę, małą, dużą, czy może nawet rekiny, obojętnie, ale musi być ryba, to klika lajka. Ciekawa jestem, kto z was widział. Możecie nawet pisać w komentarzach. Ryba, będziemy wiedzieć, o co chodzi. To w takim razie my wraz z rybkami, no i oczywiście z naszą ośmiornicą, żegnamy się z wami. To co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oczywiście pamiętajcie subskrybować nasz kanał, żeby wiedzieć, kiedy jest następny odcinek, żeby już szybciutko nas obejrzeć. To co? Cześć! Do zobaczenia!